Z biznesu do słuchania. Dziś zapraszamy Państwa na Wisłę. Największa polska rzeka obchodzi swoje święto przez cały obecny rok, nazwany Rokiem Rzeki Wisły. W tym programie opowiemy o jej historii, przede wszystkim gospodarczej, oraz ciekawych biznesowych pomysłach mniejszego i naprawdę dużego kalibru. Zacznijmy od przeszłości, jak zarabiano na rzece pół tysiąca lat temu i jak robi się to dzisiaj, a także czym były prehistoryczne trzymetrowe potwory, które jeszcze 100 lat temu tysiącami przedzierały się w górę rzeki. O tym opowie Przemek Pasek z Fundacji Jawisła, moim zdaniem jeden z największych znawców kultury tej rzeki. Dużo mówi się ostatnio o fenomenie imprezowej popularności bulwarów nadwiślańskich, szczególnie w Warszawie. Nie sposób więc nie zaprosić do rozmowy Przemysława Dziubłowskiego, który dekadę temu założył na tychże bulwarach pierwszą klubokawiarnię, czyli Cud nad Wisłą. O ile w ciągu tych lat zwiększyła się frekwencja nad brzegiem rzeki i czy ten trend się utrzyma? W trakcie rozmowy z Przemkiem dołączył do nas Zbyszko Cieszyński, którego pomysłem są wycieczkowe e, rejsy po Wiśle motorówką jako Miami Wars. O tym biznesie również porozmawiamy. Natomiast dużo większej niż motorówka skali jednostki pływają we flocie firmy OT Logistics, która od kilkudziesięciu lat rozwija transport, spedycję, logistykę szlaków wodnych. Jej wiceprezes Andrzej Klimek, jednocześnie dyrektor dywizji żeglugi śródlądowej, opowie, jakie inwestycje są konieczne. Aby wykorzystać olbrzymi potencjał polskich rzek w zakresie gospodarczym. Na wszystkie te postulaty odpowie zaś Przemysław Daca, zastępca dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Czyli gdzie, co i za ile? Jakie inwestycje są szykowane? To wszystko podsumuje nasza niezależna ekspertka w zakresie infrastruktury, Katarzyna Kapczyńska z redakcji Pulsu Biznesu. Marcin Dobrowolski przed mikrofonem. Zapraszam.